Dzień dobry Państwu, nazywam się Zbigniew Furman. Od bardzo, bardzo wielu lat, ponad 50 lat wykonuję zawód fotografa. Od kilkudziesięciu lat również wykonuję zawód artysty fotografika. Co powoduje nasze dzisiejsze spotkanie? Otóż 18 marca 2019 roku miał miejsce wernisaż mojej ostatniej wystawy pod tytułem Męskie rozmowy. Ten wernisaż miał miejsce w Starej Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie. Składa się ta wystawa z 40 zdjęć wyłącznie mężczyzn. Dlaczego męskie rozmowy? Dla mnie spotkanie z moimi bohaterami jest fantastyczną przygodą, nie tylko fotograficzną. Czasami jest to przygoda również intelektualna. To są godziny, czasami nawet wielogodzinne rozmowy z bohaterami moich zdjęć. Jest to wspaniałe przeżycie. Przy okazji robię zdjęcia, przy okazji fotografuję tych ludzi. Tytuł tej wystawy wymyśliła Jasia Kinowska. Nie bardzo wiedziałem, jak ją nazwać. Taki dosyć ryzykowny w ogóle pomysł, żeby otworzyć wystawę wyłącznie zdjęć mężczyzn. Jednak to jest dosyć duża rzadkość. Oczywiście bywają takie wystawy, natomiast nie jest to częste. Ja tak postanowiłem, ponieważ przez wiele lat fotografowałem, robiłem zdjęcia modowe, fotografowałem najpiękniejsze kobiety, jakie można sobie wyobrazić, w przepięknych strojach. Postanowiłem na zasadzie odwrotnej fotografować wyłącznie mężczyzn. Ten projekt właściwie już skończyłem, ponieważ podczas wernisażu, dziękując, tak jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, ogłosiłem, że nie fotografuję, czy zaprzestaję fotografować tak zwanych cywili. Ja to oczywiście w cudzysłowie nazywam cywilami. Natomiast zaczynam fotografować wyłącznie fotografów. W dalszym ciągu wyłącznie mężczyzn, ale wyłącznie fotografów w zupełnie innej technice. Jak Państwo widzicie, do tej pory fotografowałem w technice czarno-białej. To znaczy, skąd się w ogóle wywodzi ten format kwadratowy i skąd się wywodzi fotografia czarno-biała w moich zdjęciach. Otóż pracując w tygodniku Wprost wiele lat temu, fotografując ludzi, jak to się mówi, z pierwszych stron gazet, zacząłem zabierać ze sobą, poza aparatem początkowo analogowym, ale z filmem barwnym, a później aparat cyfrowy, ale również fotografowałem barwnie, zacząłem zabierać ze sobą mój ukochany, kultowy aparat Rolleiflex dwuobiektywowy formatu 6x6, ponieważ to był pierwszy mój w mojej przygodzie fotograficznej, w mojej przygodzie fotoreportera, pierwszy zawodowy aparat. Rolleiflex dwuobiektywowy. Dlaczego ja go zacząłem zabierać? Poza tym, że to jest mój kultowy aparat i darzę go wielkim sentymentem. Ponieważ większość fotografów twierdzi,
że rolleiflexem dwuobiektywowym nie powinno się fotografować portretu. To jest obiektyw stałoogniskowy. Ten, który ja miałem, to miał ogniskową 75 mm, więc nieco poszerzony, absolutnie nie nadaje się do robienia zdjęć portretowych. Poza tym nie można to, co ja bardzo lubię, czyli bardzo blisko podchodzić do twarzy fotografowanej osoby. Często moje portrety zawierają się między brwiami a ustami, resztę odrzucam. Ten aparat rzeczywiście się nie nadawał do tego, aczkolwiek oczywiście technika optyczna, optyka przyszła mi z pomocą i zacząłem fotografować. Dlaczego czarno-biele? Dlatego, że w latach, na początku lat 70., kiedy zaczynałem pracę jako fotoreporter w gazecie, która już nie istnieje, w Życiu Warszawy, fotografowaliśmy wyłącznie, robiliśmy zdjęcia czarno-białe. I udawało mi się w naszym wydawnictwie zdobywać średnioformatowe filmy Kodak Tri-X. I to był mój ukochany materiał, zarówno w fotografii małoobrazkowej, jak i średnioformatowej. To był mój ukochany materiał. I takie były początki całej serii fotografowania mężczyzn. Później już odszedłem od fotografowania rolajem. Zacząłem fotografować przy pomocy aparatu cyfrowego, pozostając jednak przy fotografii czarno-białej i formatu kwadratowego. I właściwie w dalszym ciągu, kontynuując ten rodzaj fotografowania, teraz już fotografując fotografów, fotografuję zupełnie inaczej, fotografuję w kolorze, zupełnie inna estetyka tych zdjęć, zupełnie inna forma tych zdjęć. Oczy są niezwykle dla mnie ważne. To jest, no oczywiście to jest slogan, że to jest odbicie duszy, ale dla mnie również na wielu zdjęciach grają ręce. Jak mi się udaje to zrobić? Nie bardzo wiem. Nie ma żadnych sztuczek tajemnych. Po prostu podczas takich często bardzo długich sesji, podczas których robię bardzo niewiele zdjęć. Natomiast rozmawiamy bardzo intensywnie na przeróżne tematy. Myślę, że osoby fotografowane w pewnym momencie zapominają, że właściwie po co przyszły. Jest to takie rozedrganie. No niby jestem u fotografa, fotograf mnie zaprosił na sesję, ale te zdjęcia powstają mimochodem, trochę z boku, bo najważniejsza jest właśnie ta nić porozumienia. Czasami się sprzeczamy, bo przecież wiadomo, często, może nie często, ale zdarza się, że jesteśmy diametralnie innego zdania na jakiś tam temat. Natomiast rzeczywiście myślę, że z tego to wynika, że nie jest to takie rozstrzeliwanie fotografowanej osoby przy pomocy aparatu fotograficznego. To wynika z braku pośpiechu, z takiego niepstrykactwa. Niepstrykactwo, tak bym to nazwał. Ja mam w ogóle lekkiego fioła na punkcie takiego bezmyślnego naciskania migawki. To wynika również z tego, że jednak korzenie mojej fotografii są w fotografii analogowej, gdzie materiały, albo ich w ogóle nie było i tę minimalną ilość materiałów trzeba było oszczędzać, albo były bardzo drogie, więc też należało je oszczędzać. No różne były powody, dla których nie robiło się setek zdjęć. Pozostało mi to do dzisiaj. Muszę Państwu powiedzieć, że nie wiem, czy to chlubny rekord, bo to jest zupełnie inne zagadnienie, ale mój taki in minus rekord
podczas sesji wielogodzinnej to było 6 klatek. Klatek, proszę Państwa, klatek cyfrowych, które ja naświetliłem swoim aparatem i dalej siedliśmy, czy to, to było po drodze, to nie było tak, że zrobiłem 6 klatek jedna po drugiej. Nie, po drodze zrobiłem 6 klatek, dalej rozmawialiśmy, wypiliśmy kubeł kawy i skończyła się sesja. Model czy bohater, bo ja nie nazywam właściwie model, to nie są modele, to są bohaterowie moich fotografii. Może ja bym to inaczej nazwał. To są ludzie, to są zdjęcia ludzi, jak ja ich sobie wyobrażam. Nie dążę do tego, żeby pokazać ich, jakimi oni są naprawdę, w szukaniu tej prawdy. Może gdzieś tam w końcu wychodzi ta prawda, ale generalnie ta moja fotografia polega na tym, że ja mam właściwie scenariusz zdjęć. Ja jestem przygotowany do każdej sesji, poza bardzo, bardzo nielicznymi, gdzie jest to wypadkowa, jest to przypadek, że nacisnąłem, przepraszam, nacisnąłem migawkę i zrobiło się zdjęcie, które ja uważam, że jest najlepsze pośród tych, które chciałem zrobić. Nie znaczy, że to jest najlepsze na świecie. Jak powstają te zdjęcia, bo to też jest, może Państwa zainteresuje. Mianowicie ja od dłuższego czasu fotografuję wyłącznie u siebie w atelier. Zapraszam ludzi, jestem przygotowany do fotografowania, jak wspomniałem. Mam różnego rodzaju przedmioty, gadżety i wokół tego odbywa się sesja. Natomiast rzeczywiście parokrotnie zdarzyło mi się, kiedy jest jedno, jedyne zdjęcie typu fotoreporterskiego, czyli zrobione podczas konferencji prasowej, ale bardzo tak właściwie bym chciał sfotografować bohatera tego zdjęcia. To jest to zdjęcie. Nie wiem, czy jest widoczne. To jest to zdjęcie. To jest Wojciech Waglewski podczas konferencji prasowej. Wydawało mi się i do dzisiaj mi się wydaje, że jest to absolutnie zdjęcie, które siedzi w całym ciągu moich portretów w męskich rozmowach. Natomiast również są takie zdjęcia, no ja tutaj mam, akurat to jest katalog z wystawy, w mojej wystawy, która krąży po kraju, z wystawy w Włomży. To jest zdjęcie prymasa Józefa Glempa, gdzie ja wiedziałem, co chcę sfotografować. To jest oczywiście u niego w pałacu biskupim i wiedziałem, że to jest robione właśnie, jak wspomniałem, Rolleiflexem dwuobiektywowym i ostrość, ponieważ to jest przy pełnym otworze przesłony, ostrość jest ustawiona wyłącznie na pierścień biskupi. Wszyscy wiedzą, jak wyglądał Józef Glemp, natomiast tak ja go widzę, podobno to się bardzo podoba to zdjęcie, więc... Ale jeszcze taka ciekawostka, ale to już zupełna ciekawostka, ponieważ jedno ze zdjęć na tej wystawie to jest również mój autoportret. Ja robię dosyć sporo autoportretów, nie dlatego, że jestem zakochany w sobie z wzajemnością, natomiast no tak jakoś no, lubię czasami się sfotografować w różnych sytuacjach i tutaj w tym albumie akurat, bo to jest wypadkowa gustów ludzi, którzy... Ja nie sugeruję, co ma być w katalogu wystawy. Nie sugeruję tego. Jest to... I tu jest mój portret. I to jest mój autoportret niedłubany w Photoshopie.
Czyli tu nie ma żadnego montażu. Ja znalazłem kiedyś taką zdegradowaną folię lustrzaną i postanowiłem się w niej sfotografować. Ja traktuję to fotografowanie portretów jako fantastyczną przygodę. Moją przygodę, mam nadzieję, że dla bohaterów moich fotografii też jest to przygoda. Czasami mnie pytają ludzie podczas wernisaży, czy wszyscy są zadowoleni, wszyscy bohaterowie czy fotografii są zadowoleni z tych zdjęć, które ja robię, które ja pokazuję. Nie wiem, na wszelki wypadek nie pytam. Natomiast wydaje mi się, że marzeniem każdego artysty jest spontaniczna reakcja na twórczość. No, marzy się, żeby ktoś wziął szablę i pociął swoje zdjęcie, albo żeby z rykiem na ustach zdarł je ze ściany i wybiegł z galerii. No, nie zdarzyło się tak jeszcze, no ale wszystko jest przede mną. Natomiast może to się nie zdarzy, ponieważ ja po prostu lubię ludzi i staram się ich nie krzywdzić. Także to też jest chyba dosyć ważne, żeby nie krzywdzić, pomimo że może się tak zdarzyć, że nie będzie się im portret podobał. No, ale to już trudno. Wiele portretów to są osoby fotografowane z rekwizytami. Jak wspomniałem, to jest moje o tych osobach wyobrażenie. Stąd ja dobieram rekwizyty. Zdjęcie Tadeusza Rolkę. Ja Tadeusza zaprosiłem do siebie chyba 2 lata wstecz i szukałem przez prawie 2 lata białych, małych ptaszków, sztucznych oczywiście, z czarnymi oczkami, bez żadnych przebarwień, żeby sfotografować to jedno zdjęcie. I ono będzie oczywiście, ono funkcjonuje w tej części wystawy Męskie Rozmowy, ale powoli zaczynam fotografów wycofywać z tej wystawy i przerzucać jak gdyby te portrety fotografów do tego projektu, o którym wspomniałem, tylko fotografów fotografuję.